Osiągnięto porozumienie w sprawie rewanżowej walki o pas WBC wagi junior ciężkiej pomiędzy Krzysztofem Włodarczykiem i Francisco Palaciosem. Dokładna data pojedynku nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że organizacji podejmie się strona polska. Włodarczyk i Palacios po raz pierwszy spotkali się w ringu w kwietniu zeszłego roku. Na punkty wygrał wówczas Diablo. 19 maja na gali grupy Sauerland w Kopenhadze po raz kolejny wyjdzie na ring Mateusz Masternak. Rywal notowanego w czołówce rankingu wagi junior ciężkiej Polaka nie jest jeszcze znany. Do Polski przyleciał z wizytą Mike Tyson. Były król wagi ciężkiej spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej w Warszawie. Żelazny zapewniał, że na ring już wracać nie zamierza. Tomasz Adamek rozpoczął przygotowania do czerwcowej walki z Eddie Chambersem. Tym razem góral nie będzie opuszczał domu na czas przygotowań. Do starcia z szybkim Eddiem szykował się będzie w New Jersey w gymie swojego menadżera Ziggy Rozalskiego. Ruszyła sprzedaż biletów na galę Wojak Boxing Night w Bydgoszczy. 2 czerwca podczas Nocy Wagi Ciężkiej zaprezentują się w ringu Artur Szpilka, Andrzej Wawrzyk, Tomasz Chutkowski, Krzysztof Zimnoch i Damian Trzciński. Bilety dostępne są na stronie eventim.pl.